Witam. Dzisiaj zaprezentujemy makijaż studniówkowy oraz paznokcie Kamili, która wygrała w konkursie. Zapraszamy. Dobra. Dezynfekujemy sobie ręce. Opróbujemy sobie paznokcie. Piłujemy w jedną stronę pod kątem 40 stopni. Shooting straight from the hip. Zalewamy sobie skórki płynem do zmiękczenia skóry. Zalewamy wszystkie i później odczekujemy tak dosłownie 1 minutę, może 2, zależy jak tam na opakowaniu jest napisane. I odpychamy sobie skórki. Odsuwamy je drewnianym patyczkiem. Nadmiar płynu, tak samo jak i skórkę, ściągamy sobie na płatek ostatecznie. Nie robimy tego zbyt mocno, żeby nie uszkodzić sobie macierzy paznokcia, która znajduje się tu u góry. I tak wszystkie 10. Po odsunięciu skórek moczymy sobie rękę w wodzie. Jeżeli skórki nie usuną nam się w całości, to czynność powtarzamy tak naprawdę aż do skutku. Odpuszczamy sobie paznokcie, żeby zwiększyć przyczepność lakieru. Odczekujemy chwilę, żeby odparował nam odtłuszczacz. I kolejno nakładamy sobie bazę na paznokieć. Nie malujemy paznokci od razu lakierem, żeby ich nie przesuszyć. Lakier się lepiej zmywa, dodatkowo dużo dłużej się trzyma na paznokciu, więc warto się w taką bazę zaopatrzyć. Nakładamy sobie teraz lakier. Pierwsza warstwa jest bazowa. Przeciągamy sobie lakier przez środek i następnie po bokach, tworząc półksiężyc u góry. Nie zapominamy również o wolnym brzegu paznokcia. Troszeczkę przejeżdżamy lakierem, wtedy jego trwałość jest troszeczkę dłuższa, nie łupi się nam od początku. Kolejno na wszystkie. I teraz nakładamy sobie drugą warstwę. Może być troszeczkę grubsza niż pierwsza.
stylu pokrycia nie nadania ostatecznego koloru. Nakładamy sobie utwardzacz na koniec, również w celu przedłużenia trwałości lakieru. Jak nasze paznokcie wyschły, nakładamy sobie oliwkę do skórek. Masowujemy. I nakładamy sobie jeszcze troszeczkę kremu do rąk i również go sobie troszkę wymasujemy i z drugą ręką to samo. Nałożyliśmy sobie już krem, bazę, podkład oraz puder sypki. Teraz przejdziemy do makijażu oka. Nakładamy sobie bazę pod cienie na jedno i na drugie. Nakładamy sobie taki troszeczkę cielisty kolor na powiekę. Na drugim oku staramy się zrobić taką samą. Przyklejamy sobie gębkę, moczymy w kleju, chwileczkę odczekujemy i przyklejamy sobie jak najdalej w kąciku oka. To samo robimy po drugiej stronie. To samo robimy z kolejnymi. Klejamy troszeczkę dalej i staramy się zrobić taką samą odległość. Nakładamy sobie w międzyczasie róż na policzki. Malujemy sobie tuszem, kępki oczywiście również. Jeżeli zostaną nam białe punkty po kleju, możemy je delikatnie pomalować alinerem. Przejeżdżamy sobie usta błyszczykiem.